Automatycznie wygenerowane zaproszenia rozsyłane są przez system w językach wskazanych podczas definiowania uczestników. W zaproszeniach podawane są informacje dotyczące spotkania, ujawniana jest lista uczestników. Klikając link, uczestnik loguje się do spotkania. Osoby biorące udział w spotkaniu mają do dyspozycji szereg funkcji usprawniających zdalny kontakt. Podczas spotkania można nie tylko widzieć siebie wzajemnie i rozmawiać, ale także porozumiewać się indywidualnie. Przykładem takiego porozumiewania się jest czat prywatny z wybraną osobą oraz prywatna rozmowa audio-wideo. Prowadząc rozmowę prywatną, uczestnicy rozmawiający w tym trybie widzą zielone ikonki w swoim oknie wideo oraz w oknie rozmówcy. Pozostałe okienka wideo zawierają ikonki szare, inni uczestnicy nie słyszą takiej rozmowy. Każdy uczestnik dysponuje własnym notesem, w którym może sporządzać notatki na użytek prywatny, w dowolnym momencie zapisując je na dysku swojego komputera. System umożliwia prowadzenie zdalnej prezentacji. W celu przeprowadzenia prezentacji osoba upoważniona może wczytać plik, który pojawi się na tablicy u wszystkich uczestników spotkania. Przykładowo, prezentowany jest system, Jaki został wykonany przez GWPI na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, służący do gromadzenia i przetwarzania informacji o wpisach do ewidencji działalności gospodarczej, przeznaczony dla wszystkich gmin w Polsce, oraz portal promocji eksportu, również wykonany przez GWPI, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Udział w spotkaniu jest dynamiczny. Jak widać, każdy uczestnik podczas spotkania może nie tylko biernie oglądać prezentację, ale również obserwować pozostałych uczestników oraz nawiązywać z nimi kontakt, zabierając głos w dyskusji lub prowadząc czat. Dodatkowo istnieje możliwość rysowania na prezentacji w celu zaznaczenia miejsc komentowanych. Podczas spotkań prezentować można nie tylko materiał statyczny, lecz także filmy. W tym celu moderator wczytuje film, jaki zostanie pokazany uczestnikom. Po wczytaniu materiału filmowego, film zostaje odtworzony u wszystkich uczestników w jednym czasie. Podczas prezentacji film można zatrzymać w dowolnym momencie w celu omówienia szczegółów. Istnieje możliwość zaznaczania szczegółów filmu, tak jak podczas zwykłych prezentacji, po kliknięciu przycisku Rysuj. Każda prezentacja może być zakończona testem sprawdzającym. Po wczytaniu testu przez moderatora, pytania testowe pojawiają się u wszystkich uczestników spotkania. Kolejność pytań jest różna u każdego uczestnika. System automatycznie zamyka test po upływie czasu, jaki został przewidziany przez moderatora na rozwiązanie testu. Po zakończeniu testu, system zlicza odpowiedzi poprawne i niepoprawne oraz generuje wyniki testu. Podając każdemu uczestnikowi informacje o poprawności jego rozwiązania. Po zakończeniu wyniki testu będą również automatycznie przesłane przez system na adres e-mailowy. Oprócz testów istnieje również możliwość przeprowadzania ankiet w celu poznania różnych opinii uczestników. Wcześniej przygotowane ankiety mogą być w dowolnym momencie spotkania wyświetlane u wszystkich uczestników, a odpowiedzi na pytania w nich zawarte. Prezentowane są w postaci wykresu. System pozwala przeprowadzać zdalne głosowania. Wcześniej przygotowane projekty uchwał, decyzji, zarządzeń mogą być wczytane do systemu i poddane głosowaniu. W głosowaniu uczestniczą wyłącznie te osoby, które mają prawo głosu. Po zakończeniu głosowania jego przebieg może być omawiany przez wszystkich uczestników. Zaraz po głosowaniu generowane są wiadomości e-mail do uczestników biorących udział w podejmowaniu decyzji z informacją o przebiegu głosowania. Głosowania mogą być zarówno jawne, jak też tajne. Procedury zastosowane przy tworzeniu omawianej funkcjonalności dają gwarancję rzetelności przebiegu głosowań. W trakcie spotkania można również usuwać uczestników. Po usunięciu. Uczestnik nie może się zalogować do spotkania, używając linku, który otrzymał wcześniej w e-mailu. Spotkanie może być przedłużone przez moderatora o dowolny czas, jeśli wcześniej planowany czas spotkania okazał się niewystarczający. Po zakończeniu spotkania, automatycznie wysyłane są wiadomości e-mail do wszystkich uczestników spotkania, zawierające stenogram wygenerowany automatycznie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że stenogramy wysyłane są do użytkowników w wersjach językowych przypisanych do danego użytkownika. W stenogramie znajduje się cały opis przebiegu spotkania wraz z listą obecności. Znajdujemy tutaj również czaty i zapisy ze spotkania, z wyłączeniem czatów prywatnych i rozmów prywatnych. Stenogramy zawierają również link do strony, gdzie przechowywane są pliki, które były załączane do spotkania.